Moi drodzy, Kubuś powiedział, że nagra ze mną filmik. Pytaliście się pod chyba live'em bodajże. Mówiłam, że nagra ze mną filmik, więc zadaliście mu kilka pytań. Ja powiem szczerze, mu tych pytań nie przeczytałam, więc zobaczymy, jak sobie z nimi poradzi. Dobra, daj mi. Dobrze. Ja sobie pytania zadałam. Dobrze. Wpierw pytanie. W ogóle powiedz moim widzom, dla tych, którzy Cię nie znają, jak masz na imię, do której klasy chodzisz? Mam na imię Kuba. I chodzę do pierwszej klasy szkoły średniej. Dobra, super. Pytanie od Darka. Dzień dobry, Kasiu, James, Dawid, Kuba, Pawełek i Twoja mamusia do Kuby i Dawida. Mam pytanie. Dzisiaj Dawida nie ma. To jest dobre pytanie, bo nie wiem, czy znasz. Pytanie. Najlepszy film i piosenka polska. I don't listen to Polish music. Okay. Or movies. No, ale o tej krowie to nie? Dobrze. Nie ma takiej. No to się mówi, nie ma takiej. Nie ma. A pamiętasz z dzieciństwa, jest pytanie, jak byłeś mały, jakiś film, który oglądaliście, jakąś bajkę? No. Koziołek Matołek, nie? No. Bolek i Lolek, nie? No. Nie lubiłeś żadnego filmu? No. Ojeju, no sorry Darek, no takie są odpowiedzi, my lecimy na żywo i no tak jest po prostu, więc Kubuś twierdzi, że nie ma jakiejś ulubionej bajki, może Dawid będzie miał, ale to będzie w innym vlogu. Dobra, pytanie do chłopaków, czy chcielibyście studiować w Polsce, czy wolicie jednak Stany? W Stanie? W Stanach. Mhm. A wiesz co, chciałbyś studiować może, czy jeszcze nie? No. Kurwa. Ale to będzie wywiad, ja czuję. Oh my gosh. Pytanie do Kuby. Czy jest trudniej, łatwiej, czy obojętnie? Wiesz, tak, nie trudno i niełatwo wychować się w mieszanej rodzince, mieszkając w Stanach. Czy zauważasz różnicę pomiędzy czarnoskórymi i białymi nastolatkami? No katara. Ja chodzę do szkoły, to policjant mówi: o, murzyn! Nie mówi tak, wiecie co, on się zgrywa. Mama, katara, oh, don't put that in, don't put that in. Okay, więcej jest biało ludzi, ale nie czuję inne. Nie czujesz się inne? Mhm. Nie widzisz tej różnicy tak jakby? Okej, okay, teraz masz pole do popisu, czyli możesz się wypowiedzieć. Porządnie. Jakby chłopcy mogli się wypowiedzieć, przepraszam, bo tu nawet nie czytałam od kogoś, bo mnie wziął, zdezorientował mój synek. Jakby chłopcy mogli się wypowiedzieć o szkole, jak wyglądają wasze lekcje, czyli klasy, i czy słyszeliście o czymś takim jak korepetycja? Corruption? Nie. Korepetycje to jest extra, jak i chodzisz na dodatkową matematykę. Yeah. Bo w Polsce powiedziałam Ci, że chodzą dzieciaki na przykład na ekstra matematykę, albo ekstra biologię, albo coś, tak, jak jest, sobie nie radzą. Szkole. A tutaj wydaje mi się, że jest odwrotnie, że idziesz, żeby się stać lepszym. To nie jest takie obligatory. Idziesz, żeby dostać lepiej, ale jak nic nie wiesz, to tam są też. To tam też pomagają. No, a jak powiedz o lekcjach w szkole. Jak wyglądają lekcje? Chodzę do szkoły o... o 6:50. Już jesteś w szkole o 6:50? Tak, i szkoła zaczyna się 7:20. Mhm. I potem klasy są... Jakie długie są klasy właśnie? Ile 45 minut i są 8. 8 co? 8 minut klasy. Jest przerwa? Nie, 6 minut przerwa, 8 klasy. Okej, okay, 8 jest klas, czyli 8 przedmiotów. No i powiedz taki jeden dzień, na przykład, co pamiętasz w poniedziałek, jakie masz na przykład przedmioty? Matematyka, chemia, health. Czyli na przykład o zdrowiu, uczycie się. O zdrowiu, study hall. Study hall to jest właśnie ta różnica w Polsce, tego nie ma. Okej, okay, to przerwa, gdzie możesz gadać i robić co chcesz. No nie, koniecznie co chcesz, bo yeah, nauczyciel... That is what it is, yeah. Tak, ale nauczyciel was pilnuje, prawda? Bo macie teoretycznie robić lekcje w tym czasie, prawda? Yeah. Dobra, później jest... Potem lunch, tak. Angielski i Spanish.
Dobra, a jeszcze Ci zadam pomocnicze pytanie. Czy macie testy niezapowiedziane, czyli że na przykład Pani mówi, hej, wyciągacie karteczki, robimy test? Tak, czasem. Czasem? A więcej jest zapowiedzianych? Tak, więcej co wiem. Okej. Okay. A te niezapowiedziane, to jak robicie te testy? Przez na przykład z komputerem, czy piszecie na karteczce? Jest whatever, obojętnie. Obojętnie? Zależy jak nauczyciel chce, tak? Mhm. Dobrze. Dobra, daj mi te pytania. Chodź tu się odsuń z tyłu, bo Cię nie widać. Dobra, jeszcze jedną. Było bardzo dużo od Kiki pytań. Moje zapytanie do Kuba. Do Kuby. Jaki jest Twój ulubiony wykonawca muzyczny, czyli piosenkarz? Nie mam teraz. Little RT. Ten mały dzieciak. Little RT. Aha. I co jeszcze? Little RT. Little Tekka czasem. Rod Wave. No? Czy w USA dużo nastolatków używa slangu, czy nie jest to jakoś modne? Ha? Wiesz o co chodzi? No. Przeczytaj jeszcze raz, rozumiesz. Czy w USA dużo nastolatków, czyli teenagers, używa slangu, czy... Slang. Czy jest to modne? A oh, ja. Yeah. Dobrze, jaki slang używasz? Podaj parę rzeczy, podaj parę... Takie fono. Dałe? Ludzie mówią fono. Fonem? Fonom, tak. Fonom. To znaczy, że oni. Oni, fonom. Yeah, fonom. Okej. Okay. Folk. Nie dużo ludzi w naszej szkole, ale ludzie mówią folk. Ogólnie. Tak, jak folks. I folk. Tak to. Chłopaków zainteresowania. Tak, czym się interesujesz? Nagrywać wideo, kupić rzeczy. Chodzić na zakupy. Lubisz? Nagrywać wideo, jakie lubisz? No moje wideo. Czyli tak. Jakie? Moje. Czyli Fortnite? No. Czy jest jakieś słowo polskie, z którym chłopaki mają problem do teraz i jakie słowo, które ich śmieszy? O, nie wiem, nic słowa. What words make me laugh? Tak, jakie śmieszne. Jezus Maria. Okay. That makes me laugh. Kuba, poczekaj, po jakiego grzyba? What did that do? No nie pamiętasz, jak Weronika mówiła, po jakiego grzyba? Oh yeah, what does that mean though? I forgot what it means. No po jakiego grzyba? Oh. Wiesz, what's the point? Yeah, that's funny. Jakiś ci śmieszy. Dobra, no chociaż na końcu powiedz coś. Okay. Dziękuję dla wszystkich za pytania, ludzie. I pozdrawiam na następne wideo. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. No nie, chodź. To pozdrawiam na następne wideo, jest bardzo głupkowate, wiesz? Wait, what does that mean? What do I say? Pozdrawiam następne wideo, abyś pozdrawiał wideo. That doesn't make sense at all. Dziękuję wszystkich dla pytania. I pytania. I pozdrawiam wszystkich. Czas na zbijać kasy. Tak, czas zbijać kasy. Jeżeli jeszcze chodzi o slangi, to jemu jest ciężko. Kuba mówi troszkę gorzej niż Dawid i jemu jest ciężko tak ogólnie powiedzieć o tych slangach, bo ja to słyszę, że oni często mówią różne takie rzeczy, ale oni, dla nich to jest normalny język, to oni nawet nie wiedzą, że to jest na przykład taki jakiś slangami. Mówią często bro, czyli brother. Często mówią też what up, to jest takie jak what's up, co u ciebie. Coś takiego, jak się witają, też nie pamiętam dokładnie, ale to też mówią jakieś tam skróty. Ja połowy rzeczy nie rozumiem. Dla niego to jest takie normalne, więc on to nie uważa tak za slang. Wiecie, o co chodzi. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o wywiad z Kubą. Może z Dawidkiem będzie troszeczkę inaczej, ale to będzie już w kolejnym wideo. Byśmy z mamusią sprawdzić tutaj ATM, ale widziałam, że nie ma polskiego języka. Na przykład gdybym ja chciała coś wybrać w polskim, przy okienku, przy tym podjeździe jest. W każdym razie tu nie było. No i tak wygląda. Jest to również do osób niepełnosprawnych, niewidzących. Tu brailem, także no fajnie, a jak hajcują, ciepło, ciepło tu jest. Właśnie tu przejeżdżałam, skapnęłam się za późno, moi drodzy. Dzisiaj jest Thanksgiving.
Więc zobaczcie, jakie puste parkingi. Zamknięte większość sklepów. Jewel jest otwarty do 4:00. Walmart też pewno tak do 4:00. Ale no nie ma nic samochodów. Tam dalej są, bo chyba Target jest... No nie, pokazywało mi, że jest zamknięte, więc nie wiem, może do siłowni? Tak, tam jest siłownia. Więc może siłownia jest otwarta, tak dziwnie, nie wiadomo. Nawet nie wiem, czy McDonald's jest dzisiaj otwarty. Jesus Christ, Cuba! It's dark here! The what? It's dark here. Did you record it? Yeah. Send it to me. A G is David. Look at little Paul. Yeah, fun Paul. Alright, you're coming out. I know you, you know, you're, of course you're gonna forget. Here we go. Sorry. I gotta go. How is it? Good. You love it? Say thank you to Vuya. Thank you. You're welcome. Paul, how was it? Are you scared? Can I take Paul real quick? Here. Let's see. Hold on to there and hold on to there right here. Okay? There you go. You ready? Yeah. Don't go too far. I'm not. Okay, Mama. Red game is what's my side? Game. Okay. It's my game. Okay. Red game. Żeby tutaj było. Zjadłeś już czekoladkę? Tak. No, a co tu za dyskoteka jest, za światełka? Ty chciałeś mieć tak zrobione światełka, Pawełek? Tak. Tak, trochę zatrzymamy, tak? Żeby nie było tak... tak, żeby nie wariowało. Pawełek, a teraz powiedz coś do mnie po polsku. Powiedz mi, czym ty grasz? Jak to się nazywa po polsku? Komputer. Komputer, dobrze. A po angielsku jak to się nazywa? Computer. Okej. A to jak się nazywa? Kubeczkę. Kubeczek, tak. A po angielsku? Cup. Very good. A to co to jest? Lampeczka. Tak. A po angielsku jeszcze raz? Lamp. Good job. A good job, co to jest po polsku? Dobrze. Tak, dobra robota, dobrze. You're so smart. Jesteś taki mądry, Pawełku. Super. A co się mówi, jak się z kimś żegnasz? Jak mówisz do widzenia, to co mówisz? Jak wychodzisz? Pa, pa. Papa, mówisz tak, a po angielsku co mówisz? Bye. Super. No, daj mi buźki. Dzięki bardzo za oglądanie. Tu będę wrzucała nasze wspólne vlogi z chłopakami, z Jamesem, więcej wywiadów chłopaków, pytanie Q&A i wiele różnych. Tak więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczek. I do następnego. Bye!